Nasza firma zajmuje się robotami budowlanymi na infrastrukturze drogowej i kolejowej. Nasza specjalność to roboty ziemne i konstrukcyjne. Projekty kolejowe realizowane w Polsce charakteryzują się tym, że jest to głównie remont i przebudowa istniejącej infrastruktury. Oznacza to, że przy każdej takiej inwestycji jest bardzo dużo materiałów pochodzących z rozbiórki. Pomysł na realizację projektu z funduszy norweskich jest naszym autorskim pomysłem, który wymyśliliśmy w oparciu o nasze doświadczenia i znajomość branży. Dzięki wdrożeniu projektu z funduszy norweskich mamy możliwość efektywnego odzysku materiałów i ponownego wykorzystania ich w procesie budowlanym. Dzięki temu zmniejszamy zapotrzebowanie na nowo kupowane materiały, zmniejszamy koszty realizacji, zmniejszając czas potrzebny na tą realizację. Zmniejszamy oczywiście emisję gazów cieplarnianych generowanych przy takich inwestycjach. Realizacja projektu z funduszy norweskich obejmowała zakup kilku środków trwałych, maszyn budowlanych, m.in. wozideł technologicznych, dużych koparek gąsienicowych, wyposażonych w specjalistyczne oprzyrządowanie. Dzięki zastosowaniu tych maszyn przy budowie infrastruktury kolejowej uzyskujemy możliwość uszlachetniania i odzysku materiałów porozbiórkowych praktycznie w miejscu ich powstania, dzięki czemu oszczędzamy czas, nie musimy odwozić tego na odległe place składowe. W efekcie przyspieszamy tempo prac, generując mniej odpadów. Nasza firma jest tu obecna na największych placach budowy w kraju, zarówno kolejowych, jak i drogowych. Fundusze norweskie pozwalają nam wykonywać nasze prace szybciej, taniej i w bardziej ekologiczny sposób. Projekt został dofinansowany z funduszy norweskich przy współpracy z partnerem.